Witam. Dzisiaj przedstawię kolejną grę, którą gramy za pomocą kartki i długopisu. Jest to gra pod tytułem Wisielec bądź Szubienica. Gra jest przeznaczona dla dwóch osób. No i zasady są takie, iż jedna osoba zgaduje. Pisze, wymyśla sobie jakieś słowo, zdanie, hasło i zaznacza na kartce. Ja tu sobie napis zaznaczę. Dla przykładu zrobimy. O, i w ten sposób zaznaczamy. No i jest pokazane ile liter, że to jest dwuwyrazowe hasło, z ilu liter się składa. No i teraz tak, druga osoba ma za zadanie zgadnąć, jakie to jest hasło. I podaje litery. Jeżeli dana litera występuje w haśle, pierwsza osoba to zaznacza, w którym miejscu i w jakiej ilości występują te litery. Jeżeli nie ma, zaczyna rysować szubienicę. Szubienica może składać się z kilkunastu elementów. Jest to kwestia dogadania po prostu pomiędzy graczami. No i zacznijmy, powiedzmy, pierwszą wersję. Zrobimy taką, gdzie drugi gracz nie odgadnie danego hasła. No i tak, druga osoba, ta zgadująca, podaje literkę, powiedzmy Z. I teraz tak, pierwszy gracz sprawdza, czy w jego haśle znajduje się literka Z. Nie ma. I zaczyna rysować szubienicę. Zaczynamy, powiedzmy, od podstawy. No i następna literka W. Nie ma. Drugi element szubienicy. Kolejna literka będzie O. Nie ma. Rysujemy dalej szubienicę. Literka I. No i w tym momencie gracz pierwszy zaznacza, że jest taka literka, dwukrotnie występuje w jego haśle. I w tym momencie nie dorysujemy żadnego elementu szubienicy, bo gracz drugi odgadł dwie litery w hasie. No i następną literkę, powiedzmy P. Nie ma. Rysujemy dalej szubienicę. Literka J. Nie ma takiej. Rysujemy znowu kolejny element szubienicy. Podajemy oczywiście takie literki, które jeszcze wcześniej nie występowały. Gdyby znowu na przykład podano literkę Z, no to już taka jest, no to wiadomo, nie liczy się. Zgadujemy następną literę, czyli teraz powiedzmy literka B. Nie ma. Rysujemy główkę wisielca. Kolejna literka będzie C. Nie ma. Rysujemy tłów. Następna literka niech będzie D. Nie ma. Rysujemy rączkę. Literka G. Jest taka literka. Czyli nie rysujemy elementu szubienicy. Następna literka będzie, niech będzie R. Nie ma takiej. Czyli rysujemy rączkę drugą. Kolejna literka będzie M. Jest taka, występuje. Kolejna niech będzie H, powiedzmy. Nie ma. Rysujemy nóżkę wisielca. No i ostatnią literką niech będzie no nie wiem, X, żeby już tam nie wymyślać. X-a nie ma na pewno w tym hasie, także. I w tym momencie wisi nasz wisielec na szubienicy. Gracz, który odgadywał hasło, no nie zgadł go. No i przegrał. No i tak jak mówiłem, tutaj akurat szubienica składa się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć z 11 elementów. Może ich być więcej, no mówię, to już kwestia dogadania między graczami, jakąś podpórkę, więcej tutaj, powiedzmy, elementów jakichś tego wisielca,
przy tej szubienicy. Teraz narysuję, zrobimy to samo hasło, ale w wersji takiej, że gracz drugi odgadnie dane hasło. Czyli jeszcze raz, ten pierwszy raz gracz podaje hasło, jakie ma być. Znaczy zaznacza tutaj. No i znowu ten drugi gracz zaczyna odgadywać. No i zaczniemy znowu, powiedzmy, że to było Z pierwsze. Nie ma Z. Następnie będzie F. Jest F, występuje. Literka I. Jest I. Literka B. Nie ma, czyli rysujemy szubienicę. Literka D. Nie ma, rysujemy szubienicę. Teraz tak, literka G. Występuje. Literka N. Występuje. Literka U. Jest w haśle. Literka M. Jest. Literka S. Jest w haśle. No i w tym momencie powiedzmy, że gracz, który odgadywał hasło, ten, który podawał literki, odgadł, jakie to będzie hasło, podał je graczowi pierwszemu. Ten się zgodził, że tak, to jest takie hasło. No i wpisujemy. Jest to takie hasło. Gumisiek, fan. No i w tym momencie ten gracz drugi wygrywa, bo odgadł hasło, a szubienica jest niedokończona. Także jest to taka prosta gra dla dwóch osób w wolnej chwili. No i to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejny filmik. Lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia.